Wielce szanowni państwo, drodzy goście, drodzy jubilaci, mam nadzieję, że pani minister się nie obrazi, że najpierw naszych gości jubilatów wymieniłem. Wielce szanowna pani minister, wielce szanowni państwo, ministrowie, wszyscy przybyli goście. Powiedziałam dobrze, tak, i 60 lat, tak? Bardzo dziękuję. Ogromnie dziękujemy za to spotkanie, niezwykle wzruszające. Bardzo dziękuję państwu Kazimierze i Mieczysławowi Czajkowskim za tą inicjatywę, bo to jest inicjatywa państwa Czajkowskich, żebyśmy się spotkali w Pałacu Prezydenckim na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ogromnie państwu dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia i za przybycie tutaj. Rzeczywiście jesteście państwo absolutnie w to stulecie wpisani. Nam młodym może trochę nawet wierzyć się nie chce, ale przeżyliście państwo wspólnie większość tych 100 lat. I to jest rzeczywiście coś zupełnie niezwykłego. Patrzę na państwa, liczę i myślę, że moglibyśmy z żoną być takimi trochę późniejszymi państwa dziećmi, bo nasi rodzice są mniej więcej 10-15 lat młodsi od państwa, ale Błażej, pan minister, mógłby być wnukiem. Najmłodszy minister w kancelarii prezydenta, który ma już swoje dzieci zresztą, więc i prawnuki byłyby. Bardzo, bardzo dziękuję za tą obecność dzisiaj. Bardzo dziękuję za to niezwykłe państwa świadectwo. Świadectwo obecności, a z drugiej strony świadectwo tego, co mówiliście na tym krótkim filmie, a przede wszystkim świadectwo tego, że jesteście. Że jesteście przez tyle lat razem, że stworzyliście rodzinę, że przetrwaliście wszystkie trudne chwile, których pewnie, jak to w życiu, było niemało. Bo nie wszystkich państwa, a pewnie tak naprawdę nikogo, życie nie było usłane różami. Przeżyliście państwo większość tego czasu wspólnie w tamtej Polsce, nie w pełni wolnej, nie w pełni suwerennej, nie w pełni niepodległej, w Polsce, w której łatwo się nie żyło. Pracowaliście państwo na roli, pracowaliście w fabrykach, w zakładach, w biurach, w różnych miejscach. Niektórzy z państwa przeżyli trudne chwile. Jako dzieci jeszcze na Syberii, tułając się po świecie w czasie II wojny światowej za armią Andersa. Przeżyliście państwo trudne chwile w PRL-u, kiedy rodzina była prześladowana, kiedy twarda postawa rodziców odbijała się na waszym życiu, a potem kiedy wy nie wyrzekliście się tego właśnie marzenia o wolnej Polsce i sami o nią walczyliście. Jesteście takim świadectwem właśnie tego stulecia. Stulecia od odzyskania niepodległości, ale przede wszystkim tego trudnego dla Polski czasu, bo kiedy policzymy te wszystkie lata, kiedy je zsumujemy, to dramatyczne podsumowanie jest takie, że tak jak państwo przez większość czasu jesteście małżeństwami przez większość tych 100 lat, tak samo i Polska przez większość z tych 100 lat właśnie nie była w pełni wolna, nie była w pełni niepodległa, nie była w pełni suwerenna. Dziś jest. Także dzięki wam. I za to chcę powiedzieć, że jesteśmy wam ogromnie wdzięczni. Za właśnie waszą postawę. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, reprezentujecie to, co dla Polski dzisiejszej, dla tej wolnej, niepodległej, suwerennej Polski, która chce się dobrze i dynamicznie rozwijać, która chce rosnąć w znaczeniu i w zamożności społeczeństwa. Jesteście jej solą ziemi, jesteście tym, co dla niej najlepsze. Dlatego, że jestem przekonany, że silne państwo to porządna, silna rodzina. Że silne państwo to dzieci, to wnuki, to prawnuki, to wielopokoleniowe rodziny, które są razem, które wspólnie się trzymają, gdzie dziadkowie, pradziadkowie są wzorem dla dzieci, dla wnuków, dla prawnuków, że można być razem przez tyle lat, że kryzys małżeński to jest coś, co można przezwyciężyć i trzeba przezwyciężyć i że człowiek jest szczęśliwszy wtedy, kiedy spędzi 60, 65, 70, 75 lat razem. A nie wtedy, kiedy rozejdzie się wielokrotnie z żoną, kiedy dzieci zostają gdzieś, tworzą patchworkowe rodziny, bo tak się potoczyły losy.
że razem jest lepiej i że trzeba się starać czynić wszystko, żeby tą rodzinę wspólnie współtworzyć. A nawet jeżeli się nie uda, to że trzeba starać się zawsze, żeby tą wspólnotę budować swoim życiem, swoim działaniem. Ogromnie Państwu za to dziękuję, bo jesteście Państwo wspaniałymi przykładami. Ja mam ten zaszczyt, przyjemność, że podpisuję czasem listy gratulacyjne dla takich małżonków, którzy spędzili razem w małżeństwie no, bardzo długi czas, tak? Czas 60-65 lat to czas bardzo długi, ale o ile pamiętam, najdłuższy staż, jaki widziałem w liście gratulacyjnym, to było 76. No to jest coś niesamowitego, tak? To znaczyło, że małżonkowie już przekroczyli razem 90 lat życia i rzeczywiście to jest taki okres niezwykłego już scementowania i takiej wspólnoty dwojga ludzi, że trudno sobie pewnie wyobrazić życie osobno. My z żoną mamy 23 lata, ponad 23, niedługo będzie 24 lata stażu małżeńskiego. No proszę nie klaskać, bez żartów. W porównaniu z 65 to naprawdę niewiele. Ale no, że siwieje, no tak, no nie tylko siwieje, niestety też łysieje, no ale to takie w życiu mężczyzn bywa. Ale mam nadzieję, wierzę w to i myślę, że będziemy z żoną czynili wszystko, żeby tak jak Państwo móc się przytulać w 65 roku wspólnego bycia razem i bycia nadal szczęśliwymi. I to jest ważne, żeby umieć na to razem pracować. Bardzo Państwu za to dziękuję, że właśnie tacy jesteście i że przez to stanowicie wzór dla Waszych dzieci, dla Waszych wnuków, prawnuków, dla znajomych, dla sąsiadów, dla tych wszystkich, którzy Państwa znają. To jest rzeczywiście niezwykłe, a chciałoby się bardzo, żeby było zwykłe. Żeby tak było zawsze, żeby wszyscy małżonkowie mogli tyle razem przetrwać i żeby nic nie rozerwało tego ich wspaniałego związku, dzięki któremu tak pięknie budują rodziny. Jest z nami pani minister. Ja chcę podkreślić, że to spotkanie dzisiaj w Pałacu Prezydenckim chciałem, żeby pokazało też jedno. A mianowicie, że z punktu widzenia właśnie tego miejsca, także państwo polskie dostrzega i państwa dorobek małżeński i dostrzega to, że jesteście państwo wspaniałymi ludźmi, którzy przez całe swoje życie pracowali dla Polski. Mam nadzieję, że będziemy w stanie razem, patrzę na panią minister, realizować jeszcze więcej programów pomocy seniorom, pomocy osobom starszym, wspierania ich, to jest bardzo potrzebne. Ciągle na tych moich spotkaniach, które odbywam w całej Polsce, słyszę ten stały postulat. Chcielibyśmy, żeby emerytury, te zwykłe emerytury zwykłych ludzi, nie funkcjonariuszy dawnego systemu, tylko tych zwykłych ludzi, były wyższe, żeby to nie były pieniądze, za które trudno przeżyć miesiąc. Mogę tutaj powiedzieć z całą odpowiedzialnością, proszę Państwa, no będziemy czynili wszystko, żeby tak się działo. Ten proces nie będzie procesem natychmiastowym. To jest proces, który będzie trwał, ale jestem przekonany i też biorę za to odpowiedzialność, że w miarę tego, jak polskie państwo będzie coraz stabilniejsze, będzie coraz silniejsze także i gospodarczo, będzie można te emerytury odpowiedzialnie podnosić i tak, żeby ten system dobrze funkcjonował. Wierzę w to, że tak będzie i że będziemy w stanie dzięki takim odpowiedzialnym działaniom i różnym programom, które są uruchamiane właśnie dla seniorów, te warunki życia w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko w znaczeniu samej emerytury, ale także takich programów jak 75+, gdzie jest, są możliwości pozyskania darmowych leków. Wiadomo jak jest, im człowiek starszy, tym trudniej ze zdrowiem, tym więcej tego wsparcia jest potrzebne i mam nadzieję, że nie tylko rodzina, choć oczywiście rola rodziny tutaj jest ważna, dzieci, wnuków, ale także i państwo polskie będzie w stanie wspierać ludzi starszych. No a przede wszystkim, że będzie w stanie doprowadzić do tego, że będziemy mieli lepsze dane demograficzne, bo
społeczeństwo żyje coraz dłużej, to nie jest tylko kwestia Polski, to jest właściwie kwestia ogólnoświatowa, a przede wszystkim tych krajów, które się dobrze rozwijają, gdzie poziom życia jest coraz wyższy, ludzie żyją coraz dłużej, seniorów jest coraz więcej i trzeba realizować politykę, która jest polityką utrzymania ludzi będących seniorami w sprawności, w tym, żeby oni jeszcze mieli szansę, żeby państwo stwarzało dla nich coraz więcej szans, nie tylko bycia pożytecznym dla rodziny, ale bycia pożytecznym także dla ogółu społeczeństwa. Do tego też państwa zachęcam. Wiem, że państwo działacie na wielu polach, za to ogromnie dziękuję, ale ta aktywność seniorów jest niezwykle ważna i dla mnie to właśnie, że państwo stwarza szansę tej aktywności dla ludzi w różnym wieku, także dla seniorów, jest także i świadectwem tego, na ile państwo jest państwem nowoczesnym. Państwo nowoczesne stwarza te możliwości, bardzo różne. Państwo nowoczesne stwarza możliwości tego, żeby nauczyć się zupełnie nowych umiejętności na emeryturze i daje ku temu szansę. I tak powinno być w tych państwach, które rzeczywiście no nie tylko uważają się, ale przede wszystkim są państwami rozwiniętymi. Jeszcze raz państwu bardzo dziękuję za tą wizytę. Tak jak mówię, no niezwykle dla nas wzruszającą. Dziękuję za te piękne opowieści o życiu. Czasem trudnym, ale przecież zawsze pięknym. I jeszcze raz ogromnie się cieszę z tego spotkania. Moja żona ma częściej do czynienia z seniorami niż ja, muszę się przyznać, jest bardziej troskliwa tutaj, bo i odwiedza Uniwersytet Trzeciego Wieku i dom seniora odwiedziła w Jaworznie, uczestniczyła w spotkaniach. Także cieszymy się bardzo, że możemy państwo dzisiaj podejmować tutaj w Pałacu Prezydenckim. Mam nadzieję, że będzie to także dla państwa nie tylko miłe spotkanie, ale również i miłe wspomnienie. Dziękuję bardzo.